Bo co? Bo pojechałem na tydzień? No już, zaraz. Znowu mnie wystawiłeś, czekałam na ciebie cały dzień, mieliśmy iść do kina, na ciebie się liczy, tylko praca, koledzy, pub, futbol, co ze mną? No dobra, no zapomniałem, no. Szymon, weź mi kurtuna, wyczesz, bo ja sobie nie mogę poradzić, no ile ja mogę tu? Tu? Tu, bo trzeba będzie wycinać. Tutaj? Jezu, co ty robiłaś? Jak to ekonomia? Co wczoraj pisałaś? No, nie zdałam jej. No jak to? Przecież tyle się uczyłaś i co? No ale nie zdałam, no. No ale? Może byłbyś tak miły i powiedział, że sam przeczytał tego autobusa. Kawa? Nie, potem wiesz, potem jakiś nowy projekt. No. Ale ciężko strasznie, mówi się ciężko, normalnie. Dzięki Bogu, że mogę sobie trochę pograć. Uważaj, mówię ci, ale to taki stres. W ogóle ten, słuchasz mnie? Słuchasz? Okej, okay, dobra, no i słuchaj, wiesz, taki Krzysiek był i on, kurde, skupa jest taki stresujący strasznie. Masakra, mówię ci, po prostu, kurde, czekaj, a weszło, nie. Bo ja sobie widziałam w sklepie taką fajną bluzkę i wiesz, ja już nie mam pieniędzy, może byś mi ją kupił, co ty na to? Dobra, połóż ręce, to ci pokażę, połóż ręce, najpierw to ci pokażę, o co tam chodzi. No. Spokojnie. Coś jak wyrywasz? Naprawdę? Nie no, słuchaj, ja się spodziewałam, ja mu powiedziałam, żeby tego nie robił. On to chciał zrobić, wyobrażasz to sobie. Po prostu on jest niemożliwy. Dokąd idzie? Własną drogą. No kochanie, muszę ci powiedzieć, że dzisiaj to wyglądasz tak pięknie, normalnie, jak z reklamy Rajstopy. Ćwiczyć ma, tam jest takie stoisko z kedlami, mogłabyś sobie przysiady porobić na przykład. Byś miała takie nogi, że słuchaj, że jak się chwyta, to się odciski nie robią. Co ty robisz? Bartosz, który opowiadając w specyficzny sposób o problemach młodych kobiet, no to przymierzanie. Gdzie jest mleko? Chciałem sobie zrobić płatki. A co, jakaś wyrocznia jestem? Opierdoliło cię? Nie. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. I subskrybujcie. A my pozdrawiamy.